Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Dishonored. I tak, dotarliśmy sobie do prawie że rezydencji Boyelów, czy jakiej tam. Jakie mamy cele? Zadanie. Zadanie mamy zamordować Lady Boyel, czy jakiej tam, Boyel, nazwijmy ją Boyel. A wcześniej mamy się przedostać do jej rezydencji. Przyjęcie tam akurat trwa. Tutaj już widzę, mamy dosyć pokaźnych strażników. Spróbujemy się jakoś tak między nimi przewinąć. O, cholera. Jak się tego mamy pozbyć, to za cholerę nie wiem. Pierwszy raz coś takiego widzę. What the fuck, ryba? Jakaś taka... Au! Na mnie gryzie. What the fuck? No to... Ty, ratuj, 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 ratuj. Niby... Ja też wiem, że tu jestem, ale chyba zginiemy. No, idziesz tu do góry, ja pierdol. No. To czasami jest strasznie tępawe. Ale jak my mamy to coś zabić, to... Za cholerę nie wiem. On mnie tutaj zabije zaraz. O. Już nawet nie ma sensu, żeby sobie... O, ten mnie teraz pociągnie i... Nie, nie ma szans, nie ma szans. Dobra, deadłem sobie. Kurczę, ale... Jestem teraz ciekaw, jak ja mam się pozbyć tego dużego gówna. Tego. Jak się niby do nich przedostać? I think that old woman they call Granny Rags used to live around here. Makes sense that a lunatic like her would be neighbors with Lady Boyle. Sąsiadkę, tak? Żebym ja to... Dobra. Teraz bądź tu mądry i przedostań się. W sensowny sposób, on tam siedzi. Na razie chwilkę nie będę ruszał. Chyba, że jej się da wycyckać, tak że wiecie. Cholera jasna. A tędy? Czy tędy gdzieś dojdziemy? Lepiej by mi pasowało dostać się gdzieś do góry, ale widzę, że... Tutaj mamy całkiem... Całkowitą lipę. Bo tutaj się nigdzie nie dostaniemy. Mamy w ogóle jakieś wskazówki, jakieś konkrety czy coś? Zobaczmy. Notatki, wskazówki. Dobra, mamy się wtopić w tłum. Niby tam... mamy maskę, czyli teoretycznie... Teoretycznie powinno nam się udać przejść ten kawałek. A spróbujmy zobaczyć, czy oni nas będą atakować, jeżeli ja nie mam broni wyciągniętej. Tak będą. Cholera jasna, ślepy zaułek. No to niedobrze. To jest niedobrze, bo nas mogą w każdej chwili zauważyć.
Najgorsi są ci. To jest naprawdę dziwne i nie wiem zbytnio jak to pokonać. Ale czekajcie, tu mamy jakieś zejście. A, czekajcie. Może tędy jednak będzie lepiej przejść. Zioła lecznicze, no dobra. O fuck! Pieprzona mać. Ile ich tam było? Okej. Nawet się nie spodziewałem, że aż tyle ich może być. Pierdzielona mać. Dobra, my się mamy. O. My się musimy dostać na to przyjęcie zakichane całe śmieszne. I teraz najlepszą kwestią jest to, którędy. Jeszcze mamy tutaj ewentualne jedne drzwi, bo tutaj mamy oczywiście zamknięte, no pewnie. O, żeż wpytę jeża. Zobaczmy, co nam daje dziurka od klucza. Dziurka od klucza zbytnie nam coś tam da. Czekajcie, o. Dobra. Klucz elektryczny. Pociski mamy full. W porządku. I teraz pytanie, czy wracamy tam i idziemy jakoś górą? Czy zobaczymy jeszcze tutaj? Aha, dobra, czyli nie mamy zbytnio innego wyjścia. A nie, jednak mamy. Dobra. Na ten teren neutralny, tak? Jakieś wskazówki? Okej, wspólne pobicie w tłum. W porządku, ja maskę mam. Czyli teraz schowałem sobie broń. Więc może teraz będę mniej więcej bezpieczny. Cholera jasna, strażnik. Ale spróbujmy. Nie reagują. Dobrze jest. Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Allow me. O, popatrz. Bardzo dobrze. Podoba mi się. We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. Dobra, momencik, jeszcze cele. Zbierz informacje rozmawiając z gośćmi. Dobrze, zwróć kostium, który nosi twój cel. Dobra, czego się dowiedzieliśmy? Dowiedziałeś się, że największym wsparciem Lorda... Nie wiem, czy kobiety w rodzinie Bailey odnosiła się Lady Boy. Aha. No dobra. Pewnie jest co już wygląda. Myślę, że goście nam by powiedzieli troszeczkę więcej, prawda? Wpisz się do księgi. Dobra, wpiszmy się. O, księga. Lord. Kurwa, ta, no nie wiem, czy to będzie dobry pomysł się wpisywać, bo ja bym cię zobaczył. To poza czy się. Nonsense. Waverly just hires officers from the watch to impress people. Your obsession with the Boyle women. Will it never end? Try Miss White in the moth mask. I hear she's lovely. Hello, sir.
I'm Jane Blair. It's my first time here. Did you know Lord Shaw is waiting for Pendleton outside in the garden? That man scares me. Dobra, czy coś? Are you trying to guess which one is which? I was thinking of sneaking upstairs to look for clues. Or would that be cheating? Oh. That's quite a mask. Are you on the guest list? Tak, jestem. Czyli wychodzi na to, że musimy się zakaść na piętro i zyskać informacje jakieś. Może... Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Say they didn't have it coming. O! Do cheer up. Aha! Tylko tak, jest aż trzy. Tak, tak. Evening, sir. Don't bother me. I'm watching the hall. Dobrze, dobrze. My pogadamy? Może z tobą? Nie, no nic. Już o nic. Ty. Co ty, na co poszedłeś? Napić się pewnie. Lord Shaw's waiting for Pendleton in the garden. I don't think he's coming. Poor Trevor. Everyone will know he's a coward. Please, now. Do you mind not interrupting us? No dobra, okej, okay, w porządku. Może ty nam coś powiesz? Nie? If you want to be beaten, go right pokojówka. Pokojówka będzie coś wiedzieć. Sell your wife into prostitution. Enjoying yourself? I'm sure I can get you a good price. You son of a... Szlak by jutro. Enjoying yourself? Kolejna lady. I trust you are on the guest list, sir. Tak, jestem. I trust you're behaving yourself. Tak. Krampi. No, no. A co ty tutaj robisz? In the bathroom with me? Are you... Zajebałem ją. Ale to chyba nie ta. Miejmy nadzieję, że nikt jej nie znajdzie. Tak, tak, w porządku. La 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 fa la 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 la. Dobra, my sobie pogadamy z tym lordem, co? Dobry pomysł. I przypominam, jedną babeczkę już mamy zabitą, także na pewno to nie była ona. Oto list, tak. Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. It's damn cold tonight. Hurry up, and let's see what you're made of. Lord Pendleton's representative will select his weapon. Oh. Że ja mam to wziąć? A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger Lord Trevor Pendleton and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn to the marked position. Dobra, i jesteśmy. And remain facing away from each other. Zawsze ktoś mi musi przeszkodzić. You may then turn and fire. Get on with it. I'll kill this fool and we can all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. My będziemy walczyć, co? Mogę go zabić? Twój cel. Stop! Stand right there. Three. Two. One. Guards, to me!
frajer. Gdzie on jest? Kurwa. Ale my to nie mieliśmy się prać. Pieprzone frajerzyzny. Zaraz mnie zajobią. Cholera jasna, no. Cholera, nie mam już naboi. Kurwa. No to po cholerę w ogóle szedłem tutaj, żeby walczyć. Szlak jasny by to trafił. W ogóle jakie mamy cele teraz? Że co? Nie musimy zrobić. Dobra, wracamy. To nie ma sensu. Dobra, to spasuje się zakaż do góry. I believe so. A tu? Goście nie mogą wchodzić do góry, tak, tak. Ohoho! O, nom nom! Chodź, ale... Jest to jakieś... O, jaka ryba! Nom 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 nom. Żeby ta pokojówka tutaj nie szła, to bym go zabił. Ale akurat musiała iść. Welcome to the party. No welcome, welcome. Hello, sir. Chodź tutaj, chodź. Doing all right there? Oczywiście. O, oh, fuck! By was normalnie czyściło. Same monety. Dobra. Tak, dobrze się bawi. Możemy się też pobawić. Cholera jasno, no chciałem sobie, no wiecie, przełącznik? Jaki przełącznik? Czekajcie, ups, ja ten, stworzenie klucz elektryczny. Kluczyk elektryczny. Chodzimy z kluczem elektrycznym, jak to potrzebuje normalnie. Kluczyk. No. Cholera jasna, no. Oh, fucking. Bitchin. Co to będzie, samo winczacho? Oh, fucking. Oh. Oh fuck! Pieprzone szczury. Tu nic takiego nie ma. Przynajmniej tędy to się... Ale czekajcie, tu jest, widzę łódź. Która raczej nie popłynie.
Myślałem, że w razie W moglibyśmy tędy uciekać, ale jednak chyba nie. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. O jasny gwint. O ja jaba. Klucz do skarbca w piwnicy. A, czekaj, kto ma ten klucz? Może jedna z pań. Ale ile tam jest złota. Jeżeli uda mi się zdobyć ten klucz, to... oczywiście sobie zdobędę. Keep your distance, sir. I'm warning you to get back. Jaki frajer? Co? Masz problem jakiś? Tak też można. Zaniesiemy go tutaj w wodę. To będzie dobry sposób. I może to jest ten gościu, który nie chciał nas przepuścić. A, myślałem, że nie wypłynie. No ale wypłynął jak ten makaron. Ewentualnie jak kluska. Dobra. Myślę, że możemy teraz spokojnie spróbować przejść tam do góry. A raczej zakraść się. Dobra, co mamy? Sprawdźmy, czy on tam będzie dalej stał. Jeżeli to był ten. Okej. Jestem w terenie zakazanym. Okej. Teraz tu może być niezła jatka. Ha. Która to może być babiczka? Perła skorupiaka. No rzeczywiście jest tak bardzo potrzebna ta perła, że... O, żeż wpyte jeża, no. Dziwne, że tu nikogo nie ma. Jakieś drzwi. Na balkon. Z ogrodem, tak? Nie, my na balkon z ogrodem chyba nie chcemy iść. O, jasno. O, fucken. Cichaczem. Pytanie, czy on tu wszedł, czy nie? Hm. Szczerze? Wypiłem i nic mi nie jest. Przełącznik. Hm. Ciekawe, co aktywujemy, to przełączmy. O, proszę. O, proszę, proszę. Tego się nie spodziewałem. Dobra, wejdźmy w takim wypadku tutaj. Co my tu będziemy mieć ciekawego? W szafce nic nie ma. Tutaj w zasadzie też nie. Ale skoro tu... to coś tutaj jest, to jest na pewno w jakimś celu. Już mamy? Aż tak dużo? No nie wierzę. Oh my god, ile jedna sztabka? Stówę tylko? Nie. Jakiejś rewelacji to nie ma.
Okej, okay, ale dzięki temu jesteśmy w drugim pomieszczeniu, albo w drugim pokoju. Możemy sobie nawet przejść dookoła. Dobra, chodźmy. Aha, i ten przełącznik nam aktywuje to. Aktywne, aktywne. Tam mamy coś ciekawego. Tam mamy coś ciekawego. I chyba byłoby na tyle. Aha. Dobra. O! Ktoś chce dopaść, czyli co? Czyli to była ta? Mhm. Waverly? Nic mi to nie mówi. Już do sypialni, no proszę. Już mamy jakiś kluczyk mamy. Zawsze coś. I perła. Dobra. Zobaczmy teraz przez dziurkę od klucza. Nie, nie wchodź tu, nie wchodź tu. Dobra. Ich tu jest dwóch chyba. On ma jakiś klucz. Co tu zrobić, żeby ich dopaść? Przez górę się nie da. Chyba jakby ich tutaj zwabić, ale pytanie znowu. Czy się uda ich tu zwabić tak jak ja chcę? Najlepiej, aby ten drugi był daleko. Kurczę, żeby ten się przesunął, bo go nie widać. Teraz jest dwóch tutaj. Tam. Kurczę, tam też jest jeszcze. Dużo ich tutaj jest. Teraz pytanie, da się tutaj zrobić jakiś zapis? Zapisz grę, da się. Stwórz nowy zapis. Okej, okay, ja sobie zapisałem tutaj dla pewności. I teraz... A! Nie co, drzwi się otwarły i nie zareaguje? Cholera jasna. Idzie w tą stronę, cholera. Włączyli alarm. Jasna. Cholercia. Czyli już mnie nakryli. Fuck. To nie był dobry pomysł w takim wypadku. Okej. Okej, 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 okej. Cel zlikwidowany. Kochanka jest martwa, dobra, w porządku. Teraz jedyne co musimy zrobić, to wyjść stąd. Jakąś wskazówkę mamy. Okej. No to już mamy zadania.
Ucieknie z powrotem. Dobra, wiecie co? Teraz sobie tutaj znowu zapiszę grę. Ponieważ, żeby mieć więcej spokoju w razie W. Tak myślę, czy by przypadkiem teraz dobrze nie było wyjść przez ten balkon. Mamy łódkę Samuela na zewnątrz. Pytanie, czy ryzykujemy przez balkon, czy ryzykujemy tamtędy w dół? No to. Przejdź na balkon nad ogrodem, zobaczmy co się dzieje na balkonie. A, tam pełno, dużo ludzi. Tam jest Samuel. Tam czeka nas ten frajer. Ha, teraz postaram się tam dosyć szybko dostać. Szybko i sprawnie. Tylko jak to zrobić? Aby to było szybko i sprawnie. Jasny, widzę, jak tu jest. Najlepiej byśmy się tam dostali. Tam. Co to nie tu? Ups. Pieprzyć te notatki całego Pendletona, czy jak tam się zwie. Okej. O, akurat miksturka zdrowia się przyda. Nigdy nie jest za mało. Dobra, i teraz tak. Pasowałoby się tu jeszcze podostać? Pytanie, skąd będzie teraz wracał ten człowiek zakichany? Tam jakiś gościu leży, lol. A, on jest tam. Czyli jakbyśmy się tutaj szybko dostali i szybko tam biegli do niego, to powinniśmy dać radę. Próbujemy. Gdzie ten pieprzony Samuel, kuźwa? Co on tam w ogóle... O, fuck! Szlak jasny by to trafił. Dodam wskazówkę. Dobra, zobaczmy jaka wskazówka. Za bramą. No właśnie się ukrył. Co mi w zasadzie nie jest zbytnio na rękę. Dobra, pieprzyć. Mam nadzieję, że nie żadna tutaj... No co jest, Samuelku? O, ładnie. Ruszajmy, pieprzyć to. No nie wiem, nie powiedziałbym, czy się dobrze bawiłem, no ale dobra. No... Znaleziono runy, straszne statystyki, ale przynajmniej jest to zaliczone. Działanie specjalne mamy jakieś. Wysoki poziom chaosu. Oj, ładnie. 5 nieprzyjaciół zabitych. Zabici cywili 3. Uruchomiony alarm 1. I 2 martwe, nieprzytomne osoby. Pięknie. Na szczęście wracamy. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Okej. Odprowadz z Lordem. Do Lorda sobie pójdę już chyba poza odcinkiem.
co by was tutaj nie marnować czasu. I widzimy się w przyszłym odcinku Dishonored. Także cóż, dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.